W OPG Węgierska Górka przygotowujecie się tutaj do świąt. Są warsztaty dla dzieci, dorosłych, dla młodzieży. Coś więcej na ten temat? Tak, przez cały rok w sumie prowadzimy tutaj różne tematyczne warsztaty. Już czujemy troszkę słoneczko, czujemy klimat świąt wielkanocnych, więc również się do nich przygotowujemy. Już wczoraj zaczęły się pierwsze zajęcia, były to zajęcia dla dzieciaków. Najmłodsza grupa tutaj kleiła jajeczka i różne inne ozdoby już na święta. Te warsztaty potrwają prawie do całych świąt, do samych świąt. Podzielone są na dwa etapy, są dla dzieciaków oraz dla dorosłych i młodzieży. Dlatego serdecznie zapraszamy, bo mamy dużo ciekawych rzeczy przygotowanych. Będzie troszkę tradycyjnie, ale już również będą takie ozdoby nowe, jakieś takie nowe pomysły, które nasze panie tutaj bibliotekarki przekażą uczestnikom. Konkurs na palmę również będzie tutaj u Was na terenie Węgierskiej Górki. A to już taka tradycja, która się wpisała w nasz teren. Konkurs na najlepszą, najładniejszą, najbardziej tradycyjną palmę 14 kwietnia w Kościele Przemienienia w Węgierskiej Górce o godzinie 11:30. Serdecznie zapraszamy.